Witamy Szlachetnego, tak? Jesteśmy na zwołanym sejmiku ziemskim prowincji wrocławskiej 14 lutego 2016 roku w restauracji Wieniawa, Gajowiecka 130 we Wrocławiu. Poseł ziemski Wojciech Strąg i moja skromna osoba, marszałek nadal sejmiku ziemskiego prowincji wrocławskiej. Niestety jesteśmy tylko we dwoje, więc sesja nie może się odbyć. Miała być to piąta sesja. Robimy w takim razie limitę, na kiedy też to uzgodnimy. Będą przekazane dzieci. Może... Będziecie Państwo potrzebowali barama, to ja Państwu przyniosę. Na razie. Zrobimy krótkie nagranie. Tak sprawdzam od razu, na kiedy to omówić. Kiedy Panowie pasowało mówić. W soboty czy w niedzielę bardziej? Właśnie tam jest różnie, bo czasami w sobotę pracuję. Czyli w niedzielę bardziej. A w niedzielę czasami też mam wyjazdy i takie to jest. Ale no jeśli odgórnie coś zarzuciłem, to jeszcze jestem w stanie z tym dostosować. No to 13? Nie. To jest. Albo tydzień później, albo... No właśnie jest tutaj ten problem z tym marcowym sejmowalnym. On jest tutaj 19.30. Czyli po nim... To po nim najlepiej było. Czy przed 13? Co dwa tygodnie? 6. To jest pierwszy tydzień marca? Tak. Tutaj. Będziemy do skutku. Bo wtedy mieliśmy, że tak powiem, jakieś informacje z tamtego wolnego. Nie wiem, co się wydarzy na tym sejmie. Bo jeżeli nie ma nagrań... To jest we Wrocławiu, tak? Nie, we Wrocławiu właśnie. We Wrocławiu ma się odbyć za tydzień, 21. 21 o godzinie 15. To może być niedzielę 15, to co on chce? Tak, a chce, życzy sobie właśnie Wojciech Edward Leszczyński, życzy sobie sejm generalny wojewódzki w niedzielę. Widzicie Państwo, to jest frekwencja, nie? Po prostu kobiety nie interesują się sejmikowaniem na razie. Nawet niestety osoby, które tutaj były w zdjęciu. Przede wszystkim marszałek sejmiku greckiego Sławomir Saloman nie przybył. Asesor sejmiku naszego Henryk Swół nie przybył. I też osoba, która ostatnio była, Andrzej nie przybył. Widzicie Państwo, jak to się dzieje. No i ja proponuję na 6. Za dwa tygodnie. Za 3 tygodnie to jest. Za 3 tygodnie. 21 to jest 1 tydzień, 28 lutego to jest 2 tydzień i 3 za 3 tygodnie. 6. I to jest jakby naprawdę proszę wziąć to poważnie. Bo przynajmniej 3 osoby potrzebujemy, żeby obrady się odbyły. Czyli jest to limita 5. sesji na 6 marca. 6 marca. O godzinie 11. W miejscu tym samym, czyli restauracja Kudowo-Bieniowa. Czy może to jeszcze podamy? Nie bardzo, bo co ja mam to potem wymyśleć sama? Jestem zupełnie sama z tym wszystkim. Przy takiej... po prostu przy takim działaniu posłów ziemskich, którzy raz przychodzą, raz nie przychodzą, przyjdę, nie przyjdę, przyjdę raz, nie podobało się, nie przyjdę, następnym razem, no, po prostu
proponuję tutaj. Dobrze. Czyli limita piątej sesji. No i chcę coś jeszcze powiedzieć. Że jesteśmy sfrustrowani, prawda? Z zaangażowaniem. Osób. Osobiście wzywałam przez Twittera, wzywałam wojewodę tego 35-letniego, ma 35 lat, Paweł Kryniak. Na Twitterze napisałam do niego, że oczywiście pan wojewoda nie osobiście, a więc nie przyśle kogoś, prokurenta, kogokolwiek. No widzimy, że nie przysłał. Może jacyś tajniacy gdzieś tam stoją. No a jest o czym rozmawiać, dlatego że województwo dolnośląskie jest zadłużone, bardziej województwo w Polsce. Znaczy, że ziemi jest wysprzedane? Dokładnie. Wodociągi, dowiedzieliśmy się, są, nagle znalazły się w rękach prywatnych i to firmy izraelskie. Izraelskie. No, to jest miejskie przedsiębiorstwo wodociągów. Zarządzane jest przez miasto, ale właściciele są niesamowite. Firma izraelska. No i Wrocław, stolicą kultury europejskiej, wysokobudżetowa. Kolejne pieniądze puszczone w powietrze. Za to można by zlikwidować problem mieszkaniowy we Wrocławiu. Za te same pieniądze. No właśnie. I dalej zbliżające się w maju Global Forum i Atlantic Council, odbywające się co roku we Wrocławiu, także wysokobudżetowa. Impreza żydowska, bo to już trzeba mówić jasnym tekstem, że Global Forum to jest tak naprawdę jakiś kongres Żydów międzynarodowych, na który przyjeżdżają oficjele. W tamtym roku był Sikorski, ten mąż swojej żony Applebaum, ówczesny w randze marszałka Sejmu bodajże, bo on był ministrem spraw zagranicznych długo, ale chyba wtedy już w rządzie Ewy Kopacz był marszałkiem Sejmu. Był minister obrony narodowej Siemoniak, no i sam Bronisław Komorowski. A więc kogo możemy się spodziewać w tym roku we Wrocławiu? Prawda? Czyli co, Antoni Macierewicz ma przyjechać, Andrzej Duda ma przyjechać i Waszczykowski, minister spraw zagranicznych, tacy ludzie do Wrocławia na ten Global Forum. A my co? Płacimy za czyjeś pomysły z własnych podatków. Nic konkretnego dla samego miasta i dla Wrocławia się nie dzieje. Tyle, zakończamy. Tak, dziękujemy bardzo. Do następnego razu, czyli w niedzielę 6 marca, limita piątej sesji o godzinie 11. Musimy z góry jeszcze zrobić nagranie. Jeszcze raz front wieży ciśnień. Okazało się, że do środka wejść nie możemy. Więc było zamknięte. Ledwo otwarte, już zamknięte. Widzimy. Ta wieża ciśnień obsługiwała cały Wrocław wodę.
takie paskudne płaskorzeźby. Pelikan pożerający chłopca, a tutaj krokodyl pożerający rybę. Witamy Państwa, jest drugi dzień nagrań we Wrocławiu, 11 cykl naszych spotkań z Mariuszem Szczytyńskim, mówi Beata Andrejas. Jesteśmy na terenie Hali Ludowej. Jest to obszerny teren, nie tylko Hala Ludowa się tu znajduje, ale i inne obiekty z kopułami, takimi właśnie jak tu z tyłu widzimy. Kilka takich obiektów jest, co wskazuje na to, że jakiś cel okrągłości tego rodzaju mają takie dachy. To jest rzadkość. Cała Hala Ludowa, obecnie nazywana Halą Stulecia, składa się z kilku, z lotu ptaka patrząc, z kilku okręgów. Jest to centralne, a więc i cała ta pergola, za chwilę to pokażemy, jak tutaj to w pół okręgu jest zrobione. I jaką religię Niemcy hitlerowscy mieli, to mówił pan Szczytyński, jeszcze na pewno nam dopowie. Okultyzm. A wszystko o ostrzu antypolskim, ponieważ celem hitlerowskich Niemiec była całkowita eksterminacja narodu polskiego. Nie udało im się tego na szczęście dokonać, ponieważ przez 5,5 roku II wojny światowej Polaków było za dużo, żeby ich wszystkich wymordować. Masowo robiono to. Fałszywym mitem jest, że tylko naród żydowski był mordowany przez Niemcy hitlerowskie. Zginęło kilka milionów Żydów. Jest to bliżej określone, podobno 2 miliony do 3 milionów w czasie II wojny światowej. Natomiast Polaków 10 milionów, a więc widzimy, że jest dużo więcej, a Holokaust Żydzi zagarniają dla siebie. I teraz, będąc tutaj, nie przy tej Hali Ludowej, nie sposób o tym powiedzieć, że nie powiedzieć, że kiedy zmieniono herb województwa wrocławskiego na krzyżackiego czarnego orła, zaczęły się tutaj na tym terenie dziać też bardzo dziwne rzeczy. Ówczesny prezydent miasta Bogdan Zdrojewski, który już nie jest Zdrojewski, bo wiemy, że jest to fałszywe nazwisko. Teraz siedzi w Unii Europejskiej od 2014 roku, ale był 3 kadencje tu prezydentem i to on wprowadzał te krzyżackie flagi i te krzyżackie orły. A po nim 4. kadencję już Rafał Dudkiewicz, rekordzista swego rodzaju, ponieważ jest niewiele dużych miast w Polsce, w których prezydent miasta jest tak długo prezydentem. Ta sama osoba. Więc widzimy, jakie tu potężne siły działają, które trzymają tych ludzi na urzędach. Nie sposób zdjąć tych poprzez wybory przy urnie. I za tym idą ogromne pieniądze. Global Forum Atlantic Council
oboje wymienieni nemrodyści nie mają z tym żadnego problemu, pokazują się z tymi ludźmi, wręcz pławią się w tych luksusach, które Światowy Kongres Żydów im za to serwuje i wydają, szastają pieniędzmi na kredyt. Miasto Wrocław jest jednym z najbardziej zadłużonych, jeżeli nie najbardziej po Warszawie, miastem w Polsce. I wracając do kultury, stolica jakiej kultury 2016 Wrocław? Powstało mnóstwo pomników, wielu artystów rzeźbiarzy dostało zlecenia, ale jakie to są zlecenia? Nadal brakuje pomnika Narodowych Sił Zbrojnych we Wrocławiu. A sam Rafał Dutkiewicz na przykład otwierał rondo Żołnierzy Wyklętych. Jak również razem ze Zdrojewskim zmienili plac, nazwę Placu Grunwaldzkiego na Rondo Reagana. A więc ronda, specjalizują się ci nemrodyści w rondach i bez pytania społeczeństwa polskiego, czy chcemy zmienić nazwę rondo, Plac Grunwaldzki tak naprawdę nazywa się teraz Rondo Reagana. Proszę Państwa, no tak nie może dalej być na terenach odzyskanych, ażeby zacierać zwycięskie walki Polaków o polskość, właśnie na tych terenach także, bo zarzuca się raptem jednemu księciu, jednemu Piastowi, że brał udział po stronie krzyżackiej w zwycięskiej bitwie króla polskiego pod Grunwaldem w 1410 roku. Jednemu, i on to właśnie nosił sztandar krzyżacki. Miał na nim czarnego orła, taki herb. Ten proporzec jest na Wawelu, a więc jakim sposobem województwo dolnośląskie i sam powiat wrocławski i inne, to już omawiałam też na poprzednich filmach, posługują się tym czarnym orłem. I teraz wracając do tego, co się dzieje w Narodowych Siłach Zbrojnych. Czy na linii Armia Krajowa, Narodowe Siły Zbrojne. Dwa lata temu, w grudniu, byłam osobiście na pierwszym kongresie Ruchu Narodowego, nie wiadomo jakiego narodu właśnie, Ruchu Narodowego zrobionego na Placu Solidarności. Tam mieści się zarówno PiS, zarówno oczywiście NSZZ Solidarność, jak i Solidarna Polska, czyli partie, które są w tej chwili u władzy. I tam na trzecim piętrze, w sali konferencyjnej, Ruch Narodowy zrobił pierwszy kongres dolnośląski i opolszczyzny razem. W grudniu 2013 roku. I zaraz na początku, ponieważ na podium był pułkownik, wysoki oficer, czyli Narodowych Sił Zbrojnych, bardzo starszy pan, zabrał on głos. I co on, proszę Państwa, powiedział? Że największym wrogiem Narodowych Sił Zbrojnych była Armia Krajowa. To jego zdanie mnie przyprawiło o łzy, ponieważ jest to żywa prawda. Zostało to zdanie wycięte z relacji z tego kongresu. Ja pisałam do admina na YouTubie tej strony i w kilku innych miejscach, jakim prawem wycięto to, co ten pan pułkownik powiedział. Nie odpowiedzieli mi nigdy. A on powiedział, jestem tego świadkiem, że największym wrogiem Narodowych Sił Zbrojnych była Armia Krajowa. I teraz Państwo widzicie, że osoba z brodą o nazwisku na W, która właśnie na tym kongresie występowała na tym podium, Robert ma na imię, jest posłem. U kogo? U nemrodycznych Kukiz 15. I dalej nie ma nawet pomysłu na to, żeby postawić pomnik Narodowym Siłom Zbrojnym, a tych żołnierzy 1 marca,
który jest hucznie obchodzony, sponsorowany przez banki, bo dowiedziałam się z ulotek, że na przykład Bank Zachodni, czyli tu się kłania prezes, były prezes tego banku Mateusz Morawiecki, teraz w randze ministra, Dzień Żołnierzy jakich? Wyklętych 1 marca. Robi się z tego powodu pochody, różne wydarzenia tego dnia. Nawet niektórzy posłowie nadgorliwi PiS chcą nazwać autostradę A4 imieniem żołnierzy wyklętych. No proszę Państwa, no walka z tym wyklęciem. Wczoraj robiliśmy wieczorem pod pomnikiem właśnie z napisem również niemieckim, długi o tym film. Trzeba naprawdę bardzo uważać, dlatego że to jest prawda, że Armia Krajowa w pierwszych dniach Powstania Warszawskiego, gdzie przybyły oczywiście Narodowe Siły Zbrojne w sile kilku tysięcy żołnierzy na pomoc miastu, strzelała do żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. I ten konflikt narasta. Jeżeli to milczenie nie zostanie przerwane i mity wokół tej legendy Armii Krajowej kosztem Narodowych Sił Zbrojnych będzie przez obecnie zawiadujących Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, bo właśnie ministrem w rządzie Tuska w tym Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego był Bogdan Zdrojewski, a teraz kandydat PiS na premiera Gliński. I co zrobi profesor Gliński z Państwowej Akademii Nauk w tej sprawie? Czy wreszcie pomnik Narodowych Sił Zbrojnych, jak trzeba, stanie we Wrocławiu? Dobrze, to teraz ja coś powiem na temat właśnie, bo tak słuchałem tutaj Twojego wykładu, przemówienia, no i było, co mnie tutaj zaciekawiło. W sumie to już powtarzamy, ale to trzeba znowu jeszcze raz powtórzyć, bo wiecie, na czym polega problem? Co to za wielki problem, jeżeli ciągle się nazywa żołnierze wyklęci? Oni są w tym momencie nadal wyklęci. Tak. Oni są nadal wyklęci. I teraz, jaki to problem? Tłoczy się to nawet... Jaki to jest w ogóle problem? 1 marca jako święto narodowe chce się to nawet zrobić. Jaki to jest w ogóle problem zmienić nazwę? Zamiast wyklęci, niezłomni. O, niezłomni, no to słuchajcie, to jest bardzo mocne słowo. To jest ktoś, kogo się nie da się złamać psychicznie. On się nie podda. On woli zginąć, niż się poddać. A więc... To jest bardzo silne słowo. I nagle jakieś czary mary i nie można tego zmienić. Wszyscy wiedzą, że to są wyklęci. I w sumie młodzież, bo wiadomo, pokolenia się wymieniają. I nagle w tym układzie powstaje takie pytanie, no co to, że ci młodzi myślą, że oni są wyklęci. Jacy? Wyklęci. Ale jak wyklęci? A może niezłomni? Ja nawet widziałem czasami... wypowiedź takiego młodego człowieka, że właśnie mówi, no jak to może być, to na YouTubie był film, jak to może być, że właśnie ci żołnierze właśnie mówi się wyklęci, a powinno się mówić niezłomni, ale tu chodzi o to, dlaczego cały czas notorycznie się to powtarza, wbija się na zasadzie wielokrotnego powtarzania. Tworzy się nawet kult wokół tych Właśnie to słowo się używa. Tu praktycznie jakby wracamy do historii, ale jest to na tyle potrzebne, no żeby sobie uświadomić powody, dla których nawet w takich drobnych słowach zawiera się jakby walka, jakby poniżanie tych, którzy walczyli i z nemrodystami niemieckimi, jak i tak zwanymi bolszewickimi. No to tyle. Witam Państwa. Mamy kolejny kawałek. Oczywiście wiecie, że my zajmujemy się sprawami generalnie kontrowersyjnymi. Jesteśmy w takim miejscu, które wzbudza kontrowersje. I ponieważ jest to pomnik z takim słynnym napisem, ja tutaj przeczytam, przebaczamy i prosimy o przebaczenie. No, to jest apel biskupów wrocławskich
w latach 60. to zostało zrobione. No i teraz kontrowersja polega na tym, jakie przebaczenie chodzi, jeżeli rozpętana II wojna światowa przez hitlerowskie Niemcy spowodowała utratę władzy przez Polaków w Polsce, jak i utratę 10 milionów obywateli na skutek tej wojny. I to jest wielka kontrowersja, że takie pomniki się tutaj robi. No i mało tego, tutaj bardzo dużo ludzi przychodzi, tu sobie robią zdjęcia, czytają i tak dalej. Ponieważ no, wszystkie takie kontrowersje to mówimy po to, ponieważ naszym zdaniem to jest bardzo duża kontrowersja i ona powoduje zakłamywanie historii. A więc odwracanie, czyli wiadomo, słuchajcie, jest taka sprawa, że jest tak zwana wymiana pokoleń, nie? Jedno pokolenie przychodzi, później drugie, trzecie i tak dalej. Jak się im po prostu odpowiednio w głowach namiesza, no to już ci następnie trzecie, czwarte pokolenie już nie pamięta, co było czym. Za niedługo, powiedzmy, zrobi się, załóżmy, z katów Oświęcimia jakichś tam bohaterów narodowych, jakiejś tam, powiedzmy, nacji, nie? No to daje taki szczegół, powiedzmy, jeden taki polski patriota to mi nawet powiedział, że jak się ciągle mówi o źle o danym człowieku, to za niedługo po takiej propagandzie, po takim notorycznym powtarzaniu można dojść do wniosku, że na przykład SS Galicjen to będą oni kryształowi w ten sposób. No ale teraz już po tym wstępie oddaję głos pani Beacie, która tutaj nam jeszcze bliżej tą sprawę wyjaśni. Na tym pomniku są też, jest pod polskim napisem niemiecki napis, dwa razy mniejszymi literami. Znaczy dokładnie to samo. Ja przeczytam. Wir vergeben und bitten um vergehen. Tutaj Vergebung. Proszę Państwa, tutaj zbierają się wycieczki niemieckie, podjeżdżają całe busy, robią sobie fotki na tle tego pomnika i tego napisu przede wszystkim. O ten napis chodzi. Biskup, który jest tu posadowiony nad tym napisem, Kominek, zmarł w 1997 bodaj, 74 bodajże. Co to ma znaczyć? O jakie przebaczenie proszą biskupi? Jakie przebaczenie Niemców prosili polscy biskupi? Bo powoli zaciera się, tak jak z tych napisów tutaj nie wynika właściwie, o co chodzi. O co tutaj chodzi? Równoznaczne jest postawione, że my wybaczamy, czyli oni, biskupi, ale komu oni wybaczają? No, do niemieckich biskupów napisali list, w którym właśnie to historyczne zdanie zostało umieszczone. Przebaczamy i prosimy o przebaczenie. Już nie będę się wysilać na ten niemiecki tekst. Jest on po prostu skandaliczny według mnie. Od lat, nawet jak po niemiecku miałam go przeczytać, to się pomyliłam, bo to jest tak niedorzeczne. A żeby Polacy, Niemców przepraszać mieli za II wojnę światową, to się w głowie nie mieści. Po prostu jakieś antypolskie działanie jest to. Zmowa tych biskupów, którzy ten list napisali. W czasach komuny. To jest w czasach komuny. Ciekawe, co biskupi niemieccy, czy Watykan, który tym steruje, dał tym biskupom, bo być może nawet praktycznie paszporty, albo jakieś inne apanaże, bo to już po prostu sięga zenitu bezczelność biskupów, którzy w imieniu narodu polskiego, bez jakiejkolwiek legitymizacji, wypowiadają takie historyczne bzdury. No, są bzdury. Epokowe dokonania są to, które zmieniają bieg historii. Na jaki, proszę Państwa? I teraz chcę powrócić wcześniej, bo ci polscy rzekomo biskupi do tych niemieckich biskupów napisali ten list w 1960 którymś. Natomiast w 1950 roku, kiedy akurat kardynał Adam Sapieha, który
przewodził polskim kościołem w czasie całej II wojny światowej, bo Chląd, prymas tak naprawdę, prymas Polski, uciekł do Watykanu. No, być może groziła mu śmierć. Natomiast Adam Sapieha, książę, został na terenie Polski i sprawował pieczę naczelną nad całym kościołem katolickim. I w momencie w 1950 roku, kiedyż to Adam Sapieha, kardynał, został wezwany do Watykanu, jaki to jest spisek, proszę Państwa, do Watykanu, trzech biskupów, rzekomo polskich, wykleło żołnierzy, tych walczących w podziemiu, tych, którzy nie chcieli dać się rozbroić. I od wtedy nazywa się ich żołnierzami wyklętymi. A tak naprawdę wykleli ich komuniści i ci biskupi. Mało tego, to żołnierze to był wyklęci... To 1950, tak. Dobrze, to jest 50 rok i teraz tutaj powstaje jeszcze ciekawsze pytanie, właśnie jak jest rola właśnie takich biskupów, że do dzisiaj też się ich oficjalnie nazywa wyklętymi. Słuchajcie, znamy takie słowo żołnierze niezłomni. To oni powinni się nazywać oficjalnie niezłomni. Powinno być wyjaśnienie, dlaczego ich nazwano wyklętych. Przecież tego nikt tak naprawdę nie wyjaśnia. Dlaczego ich nazwano wyklętymi? No to wiemy dlaczego. Kto ich wyklął? Kto ich wyklął? Dlatego to słowo funkcjonuje. Nazwiska tych trzech biskupów są znane. I to są znane nazwiska, ale o co głównie tutaj chodzi? Że nie zmieniono tej historii, nie zmieniono tego faktu, że Narodowe Siły Zbrojne to są właśnie ci żołnierze wyklęci. Z jakiego powodu oni zostali nagle, oni wyklęci? Przecież było AK i tak dalej, nie było problemu. To jest AK do dzisiaj, nikt ich nie nazywa. Znaczy wyklętymi i tak dalej, a nagle Narodowe Siły Zbrojne, nawet takie słowo Narodowe Siły Zbrojne też jest rzadko używane, teraz to AK generalnie funkcjonuje, powiedzmy w historii młodzieży, że jest tylko AK, nagle Narodowe Siły Zbrojne to nie wiadomo co to było, ale najważniejsze, że oni są wyklęci. Ja w ogóle kiedyś mi opowiadano, jak zabito na przesłuchaniu przez Służbę Bezpieczeństwa Nemrodyczną w Polsce. Zresztą każda służba taka, tego typu, no to jest po prostu służba nemrodyczna. To siedzą sami nemrodyści. I zabijali, w sumie przesłuchiwali jedną księżną, która wchodziła w skład Narodowych Sił Zbrojnych. Ten fakt był gdzieś bardzo dobrze opisany, szczegółowo i później opowiadany z ust do ust. Że ona powiedziała im, a oni ją prali pałką, bo oni ją chcieli po prostu zabić w męczarniach. Ona za każdym razem mówiła, wy mi już nic nie zrobicie. My jesteśmy ponad wami. Co to była za siła, która powodowała, że ona takie słowa powiedziała? Bodajże to jest gdzieś odnotowane w historii, tylko trzeba by dobrze poszukać. Ale ja to jeszcze gdzieś tak w latach 90. po prostu czytałem, słyszałem i mi to przekazywano. Ale o czym chodzi? Możemy podejrzewać. No, ale tą księżnę właśnie zabito. Pozdrawiamy pana Leszka Dąbrowskiego. Tą księżnę zabito. Tą polską księżnę zabito. Ale właśnie zabito ją tą pałką. Prali ją, powiedzmy, nemrodyści do uporu. I teraz tak, co tutaj chcę powiedzieć, że czasami się spotyka dzieci właśnie tych żołnierzy niezłomnych. Oni się ukrywają i bardzo dobrze robią. Natomiast oni się kiedyś zdradzili mojej znajomej w czasie jednej z rozmów. Ona po prostu znalazła się w nawczasach. No i siłą rzeczy, powiedzmy, spotkała właśnie takich parę osób, szczególnie z jedną zaczęła rozmawiać. No i wyszło szydło z worka i ona była zaskoczona wręcz, że ona się dowiedziała, że, ponieważ no, było taką i nadal jest, no, taką osobą, która się zainteresowała niebocentryzmem, nie tym, że żyjemy w środku kuli. Się okazuje, że właśnie dzieci, co niektórzy, dzieci
tych żołnierzy niezłomnych, czyli sami żołnierze też musieli przynajmniej w części wiedzieć, że żyjemy w środku kuli, a więc znali niebocentryzm. Wiedzieli, że mieszkamy w kuli, a nie na kuli i tak dalej, a więc pytanie, jak możemy przypuszczać, że to jest chyba ta największa siła, która powiedzmy powodowała, że ta księżna po prostu tak opierała się i miała taką bardzo silną wolę właśnie tym oprawcom nemrodycznym. I już sam fakt też jest bardzo zastanawiający, skąd to z pokolenia na pokolenie przez właśnie tych żołnierzy niezłomnych było to przekazywane, że żyjemy w środku kuli. Znaczy mnie to osobiście bardzo interesowało. Właśnie dlaczego taka osoba nagle mówiąca po polsku tu w trakcie tych całych dyskusji z tej mojej znajomej rzuca takie hasło. On opowiada o różnych szczegółach tam o tych niezłomnych i tak dalej. I w końcu właśnie wychodzi sprawa na ten niebocenzm. I oni o tym wiedzą. Właśnie, oni o tym wiedzą. Natomiast kiedy ja powiedziałem jednemu patriocie polskiemu, takiemu nawet dość znanemu, no i mówi, że żołnierze wyklęci, czyli wyklęci, przepraszam, niezłomni, oni wiedzą o tym, nie? Oni wiedzą o tym. A on mówi od razu, to nie wszyscy. No, pytanie, czy nie wszyscy, ale tu już jest kwestia inna, powiedzmy, czy wiedzą wszyscy, czy nie wszyscy, nieważne. Ale w każdym razie, no, jest to bardzo ciekawa sprawa, że zaczęliśmy od tego napisu bluźnierczego. Jeszcze do tego napisu. To jest bluźniercze, a teraz powoli no, jest ten temat tych żołnierzy. Ale teraz mamy jeszcze coś innego. Szkodliwe dwujęzyczne napisy tego rodzaju. Dlaczego są szkodliwe we Wrocławiu? A no proszę Państwa, dlatego, że Wrocław jest miastem polskim. Nie niemieckim. Natomiast strona niemiecka sugeruje, że odwrotnie. I takie napisy dwujęzyczne są nikomu niepotrzebnym, Polakom niepotrzebnym kompromisem zupełnie. I do tego nie ma żadnej symetrii, ponieważ nie ma napisów polskich w Berlinie na przykład. Żadnych. Nawet pomnika nie ma ofiar hitlerowskich Niemiec. Wyobrażacie to sobie Państwo? 10 milionów Polaków Niemcy zamordowali, a nawet pomnika im w Berlinie nie wystawili. A jak Państwo będziecie w Berlinie, to zobaczcie, jakie wystawili Żydom, których zamordowali, pomniki. Nieproporcjonalne. I to tu się nie powinno zdarzyć nigdy, że to po niemiecku jest też napisane. I tu powinno być to wyjaśnione, kto tutaj prosił, o jakie wybaczenie. I na czym mówię? Jeszcze coś, bo jest aspekt narodowy, wymieniłeś na Narodowe Siły Zbrojne, a więc to jest fenomen polski, to słowo narodowcy, narodowe, to jest fenomen. Tego nie da się przetłumaczyć właściwie na żaden język, dlatego że podobne słowo nacjonalistyczne to nie jest to samo. To po prostu, to rzeczywiście nacjonalistyczne, tak to się tłumaczy na angielski i na niemiecki, na germańskie języki, to nie jest to samo. A NSDAP, czyli partia nacjonalistyczna, socjalistyczna niemiecka, to nie da się tego porównać z polskim słowem narodowy czy narodowcy. I ja od lat apeluję do młodego pokolenia narodowców, żeby tego nie mylić, nie używać zamiennie słowa narodowiec i nacjonalista. To nie jest to samo. Narodowiec może być tylko polski tak naprawdę, ponieważ jest to absolutny fenomen na skalę, no nie jestem poliglotą oczywiście, ale nie znam, jest to polski fenomen. No dobra. Jest kilka takich fenomenów, że tylko Polska ma takie sytuacje. I takie podwójne języczne napisy naprawdę nie służą do niczego dobrego. Może jest to sabotaż. Tak, a więc siłą rzeczy, wniosek, konkluzja na podstawie tego, co tutaj już wiemy. Czyli tutaj dwa wnioski mamy. Narodowe Siły Zbrojne powinny być nazywane Narodowe Siły Zbrojne. Nie mają żadnego pomnika we Wrocławiu. Tak. A walczyły o granicę na Odrze i Nysie Łużyckiej. Tak naprawdę jest to testament Narodowych Sił Zbrojnych. Straż na granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej.
czyli Narodowe Siły Zbrojne, żołnierze powinni się nazywać nie wyklęci oficjalnie, ale niezłomni, to jest raz. Oni nie tylko podziemie to było komunistyczne, antykomunistyczne, ale oni przecież walczyli na terenach polskich. A więc to jest jeden wniosek, a drugi wniosek, który można tutaj śmiało powiedzieć na podstawie tej wiedzy, którą tutaj przekazaliśmy, to jest to za nami idzie do rozbiórki. Powinno być do rozbiórki, bo to jest ideologiczny sabotaż. Wszystko? Witam, kolejny kawałek. Chcecie ciekawostkę? Co ta flaga wam przypomina? Wiecie co to jest? To jest krzyżacka flaga. Kolory czysto krzyżackie z czarnymi orłami i tak dalej. To jest klasyka gatunku. Ale wiecie gdzie to jest? To jest we Wrocławiu na Urzędzie Marszałkowskim. Za chwilę zobaczymy to wszystko w całości. Mało tego, jeszcze zobaczymy pod zadaszeniem, przed głównym wejściem, też ten herb, krzyżacki herb. A więc słuchajcie, od Grunwaldu tutaj świat się akurat kręci. Minęło trochę lat od Grunwaldu, ale tutaj widzimy, że powoli się społeczeństwo przyzwyczaja, że tu jest jakby taki nawrót do krzyżackich, do krzyżackiej symboliki. To może być prawdziwym powodem zmiany nazwy Placu Grunwaldzkiego, ta flaga właśnie. Słowieszcza znak na Rondo Reagana. No właśnie. Ale więc zamiast tego pasaż grunwaldzki. Aby już ludzie w ogóle nie wiedzieli o co chodzi. Miejscowość, Grunwald, miejscowość, nic wielkiego. Nie było bitwy w 1410. Tak się młodzieży sugeruje. Coraz mniej młodzieży wie w ogóle o tej bitwie. W ogóle nie wiedzą jakie były problemy w czasach Grunwaldu, że Grunwald z krzyżakami ma to do siebie, że to była bitwa, która była ostatnią 50. krucjatą na Polskę. Watykańsko dokładnie. Krucjaty. I proszę bardzo, teraz tak, na przykład w tych urzędzie, tak, widzimy. Tam jest właśnie sejmik dolnośląski. Tam zbierają się radni sejmiku i na każdą sesję wchodzą przez te drzwi pod tym herbem, pod tym znakiem. Jaki to jest znak, proszę Państwa? No, już żeby można tutaj od razu i powiedzieć. Co oni obradują? Jakie tutaj decyzje się podejmuje? Jakie? Krzyżackie. No i to tyle, powiedzmy, co chcemy powiedzieć. Dziękujemy.